Myślę, że zagraliśmy w tym sezonie najsłabsze spotkanie pod kątem błędów, które popełniliśmy i musimy na pewno wyciągnąć z tego ogromną lekcję i wystrzegać się tych błędów, a te błędy możemy tylko wyeliminować pracując na treningu. Nie chciałbym się rozwodzić na temat tego meczu, bo trzeba go spokojnie przeanalizować, spokojnie na niego spojrzeć. Teraz są duże emocje, każdy z nas jest na pewno zawiedziony tym wynikiem, ale też naszą grą i myślę, że to jest najlepszy komentarz do tego spotkania. Tak, jak powiedziałeś, nasza gra wyglądała odwrotnie niż musi wyglądać i niż wyglądała w ostatnich spotkaniach. Spodziewaliśmy się, że oni zagrają twardo, że nie pokażą, że się boją grać z nami, ale my zaskoczyliśmy sami siebie z taką złą grą dzisiaj i zasłużono przegraliśmy mecz. Ciężko mi powiedzieć. Wydaje mi się, że Bełchatów miał swoje słabsze momenty dzisiaj. To nie był ich najlepszy dzień, jeśli chodzi o dyspozycję. My zaryzykowaliśmy zagrywką i to się po prostu udało. Ta zagrywka wchodziła, nie robiliśmy dużo błędów, a staraliśmy się zagrywać cały czas mocno. I w obronie też trochę piłek podbiliśmy, dlatego udało się wygrać. No, wiedzieliśmy, że to będzie ciężki mecz. Ale z drugiej strony nie mieliśmy nic do stracenia, jak zaryzykować i to ryzyko się po prostu opłaciło. Tak, oczywiście, nie można im odbierać tego, że wykorzystali sytuację, zagrali bardzo dobre spotkanie, popełnili bardzo mało błędów, przeciwstawili się nam i wykorzystali nasze te słabe strony, które dzisiaj były u nas bardzo widoczne. I oczywiście gratulacje, bo trzeba ich pochwalić, ale tak jak mówię, my musimy się zająć swoją grą. Wiadomą rzeczą jest, że taki mecz nie jest przyjemny dla drużyny przegranej, nie jest przyjemny dla zawodników, którzy grali po tej drugiej stronie i mówię, musimy się spokojnie, jak emocje opadną, zastanowić i pracować nad tymi błędami. No przede wszystkim moja drużyna, bo ja tam dopingowałem gorąco zespół, ale z kwadratu, aczkolwiek bardzo się cieszymy, myślę, że to jest duża niespodzianka, bardzo duża, bo ze Skrąży wygrywa się rzadko, a 3-0 to jest sporadyczny wynik, więc naprawdę się cieszymy z takiego wyniku. Czyli że się takie mecze zdarzają, tylko że my nie możemy pozwolić sobie, że zagramy bardzo słabo i tak cały mecz. Musimy się odbudować i grać lepiej. Dzisiaj nam się nie udało wynikiem wrócić do meczu. Myślę, że po prostu zespół Zawiercia grał lepszy od nas dzisiaj. My musimy patrzeć na naszą grę, nasze rzeczy poprawiać i iść do przodu w naszej grze i wygrywać mecze. To nie może zmienić nasze cele i ideje. My musimy grać naszą grą i musimy wygrywać mecz. Bardzo miły gest. Szkoda, że mi się nie udało zablokować. I to nie chodzi o tyle o Karola, co bardzo byłbym z siebie zadowolony, jakbym przeczytał Marcinka, ale niestety obili mnie i straciliśmy punkt, ale fajnie było wystąpić przynajmniej chwilę naprzeciwko Skry. Thank you.